Witajcie moi drodzy, nazywam się Monika Turowska, jestem szkoleniowcem marki Estgen. Dzisiejszy film dotyczył będzie kremu Aktywny Regenerator Kosmetyczny. Jest to produkt, który ma bardzo szerokie spektrum zastosowania, zarówno w pielęgnacji domowej, jak i gabinetowej. Jest to krem, tak jak nazwa wskazuje, służący przede wszystkim regeneracji skóry, odnowie. Świetnie sprawdzi się więc jako preparat, który natychmiastowo nawilży, zregeneruje, odbuduje funkcje fizjologiczne skóry, czyli pomoże jej samoistnie w naturalny sposób odnawiać się, dostarczając z zewnątrz składników, które wspomagają odbudowę bariery hydrolipidowej, która bardzo często niszczy się przez różne czynniki czy właśnie zabiegi. Wpłynie pozytywnie na wzrost nawilżenia, na poprawę napięcia skóry, zwiększenie jej elastyczności. Ma właściwości antyoksydacyjne przeciwko przede wszystkim światłu niebieskiemu. Będzie chronił nas więc przed szkodliwym działaniem promieni HEF, czyli tych z ekranów naszych telefonów i komputerów, na które coraz częściej jesteśmy coraz bardziej narażeni. Mamy tutaj właściwości redukujące rumień, kojące, łagodzące, przeciwświądowe. Wszystko, co można by było zawrzeć w puli łagodzenia, regeneracji, poprawy funkcjonowania skóry na bardzo wielu poziomach, zarówno naskórka, jak i skóry właściwej. Jakie więc składniki będą pomocne w tej odbudowie i regeneracji? Będą to przede wszystkim ceramidy. Ceramidy w naskórku wpływają przede wszystkim na spoistość komórek, czyli żeby one do siebie prawidłowo przylegały. Jeżeli komórki prawidłowo do siebie przylegają, zatrzymuje się o wiele większa ilość wody w naskórku, dzięki czemu proporcja wody między naskórkiem a skórą właściwą zostaje zachowana i skóra jest bardziej plastyczna i elastyczna. Kwas hialuronowy znajdujący się w skórze właściwej, który też jest tutaj składnikiem naszego preparatu, o wiele lepiej może wspierać wiązania kolagenowe i elastynę w swoich rusztowaniach, niżeli gdyby ta woda uciekała nam właśnie przez naskórek, ale zaczynając od dachu, czyli od góry. Ceramidy stanowią około 45% spoiwa międzykomórkowego. Jest to więc bardzo ważny składnik dla utrzymania odpowiedniej spoistości. Nie są przy tym lepkie. Krem jest bardzo lekki w swojej konsystencji, taki natychmiastowo wchłaniający się, nie pozostawia żadnej lepkiej warstwy, a mimo wszystko świetnie zabezpiecza nam właśnie tę barierowość. Mamy tutaj także hiaceramidy. Jest to kwas hialuronowy zamknięty w nanosomach w bezwodnej formule. Oznacza to, że przedostające się między komórkami martwymi naskórka, czy dalej w tych warstwach żywszych nanosomy, stopniowo rozpuszczając się, uwalniają kwas hialuronowy w różnych warstwach, dzięki czemu składnik ten, wiążąc później wodę, o wiele lepiej uwadnia nam te wierzchnie warstwy naskórka oraz te głębsze, gdzie o wiele łatwiej jest mu wnikać, niż gdybyśmy nałożyli go bez wsparcia technologicznego w postaci nanosomów. Czyli gdyby był położony tylko powierzchownie, wiązałby wodę, która już z tego naskórka uciekła, a tutaj zatrzyma nam ją o wiele głębiej. Mamy tutaj też liposomalny kwas hialuronowy, który świetnie działa przeciwzapalnie, więc będzie nam redukował rumień. Sprawdzi się także u osób ze skórą trądzikową, szczególnie w trądziku różowatym, gdzie występuje szorstkość, brakuje nawilżenia. Tutaj też te ceramidy, hiaceramidy, inne składniki, o których zaraz powiem, będą pomocne. Natomiast tutaj te działanie przeciwzapalne samego kwasu hialuronowego udowodniono już w licznych badaniach, więc warto składnik ten stosować przy każdym rodzaju skóry. Także tej, która jest w procesie starzenia, gdzie występuje inflammaging, czyli starzenie
poprzez właśnie taki powolny proces wchodzenia organizmu w stan zapalny. Bardzo ważnym składnikiem, jeżeli jesteśmy przy antyoksydantach, który został dodany do poprzedniej, już genialnej formuły, jest halorubin, wykorzystany antyoksydant z grupy karotenoidów, o wiele silniejszy niż takie podstawowe karotenoidy. Jest to jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy występujących w ogóle w naturze. Tam, gdzie występuje w wodach, nadaje on taki różowawy, czerwonawo-różowawy kolor w wodzie, stąd też ta rubinowa nazwa. Jego wyjątkowość polega na tym, że wbudowuje się on w strukturę błon komórkowych, czyli nie jest wyłącznie takim antyoksydantem, który gdzieś przemieszcza się między komórkami, zostaje różnorako wykorzystany, ale będzie on chronił bezpośrednio każdą komórkę, w której błonę się wbuduje, jednocześnie regenerując ją. Pochłania on światło o długości między 430 a 490 nanometrów i on jest właśnie tym składnikiem, który będzie nas chronił przed ekranami, światłem niebieskim, czy takim właśnie starzeniem przyspieszonym, związanym z ekspozycją na te niebieskie światło. Co poza halorubinem będzie wpływało na nas jeszcze przeciwstarzeniowo, przeciwzapalnie i łagodząco? Mamy tutaj ekstrakt z laminarii saccharina. Jest to ekstrakt bogaty przede wszystkim w składniki odżywcze, w polisacharydy, a sacharydy w naszej skórze, tak jak kwas hialuronowy, wiążą świetnie wilgoć, czyli uzupełniając ilość sacharydów w naskórku czy w skórze właściwej, jesteśmy w stanie o wiele więcej wody zaabsorbować, zatrzymać, co fizycznie rozpręża nam zmarszczki, ponieważ no, zmarszczki są w pewnym stopniu skórą zniszczoną, zapadniętą w miejscu, gdzie często dochodzi do zagniatania się jej przez pracę mięśni, czy z różnych innych powodów grawitacyjnych i tym podobnym. Tutaj przede wszystkim ich właściwości takiego podnoszenia, wypełniania skóry, wypychania jej fizycznie do góry i nadania jej lepszej plastyczności, tak jak tutaj właśnie przy dotykaniu, właśnie za to będą te sacharydy odpowiadały. Mamy też za pomocą laminarii możemy przywracać integralność komórek, co bardzo często widać właśnie przy skórach dojrzałych, że ta integralność jest zaburzona. Znajdziemy tutaj także kwas mlekowy, który świetnie nawilża. Ma on właściwości wyrównujące pH, a dzięki temu, że mamy prawidłowe pH, cały mikrosystem skóry może o wiele lepiej pracować, czyli płaszcz bakteryjny, gazowy, który znajduje się na powierzchni skóry, który jest dla nas całkowicie niewidoczny, dzięki temu, że ma odpowiednie pH i wsparcie, pomaga nam w utrzymaniu wilgoci, to jedno, a drugie także wspomaga homeostazę i fizjologicznie skóra sama sobie jest w stanie o wiele lepiej poradzić. Wiecie, na pewno też z doświadczenia, jak w antybiotykoterapii na przykład skóra staje się coraz bardziej sucha właśnie ze względu na zaburzenia mikrobioty. Tutaj kwas mlekowy będzie nam wspierał jej prawidłowy rozwój i namnażanie. Mamy także pentavitin, który jest izomerem sacharydowym, który przyczepia się do martwych komórek naskórka i utrzymuje się około 72 godziny, czyli tyle, ile ta komórka naturalnie na skórze występuje i przez te 72 godziny utrzymuje optymalną wilgotność. Redukuje on dzięki temu także spędzenie oraz skóra nie łuszczy się tak łatwo. No tutaj też ceramidy będą nam ją troszeczkę, powiedzmy, sklejać. Znajdziemy tutaj także olej żożoba. Olej żożoba jest olejem suchym, także nie jest komedogenny. Reguluje pracę gruczołów łojowych, przywracając optymalny skład tłuszczowy, czyli będzie wspierał nam ceramidy,
które nie są jedynym składnikiem cementu międzykomórkowego i właśnie uzupełniał przez to, że jest bardzo podobny budową do naszych naturalnie występujących tłuszczy, swoim składem, może nie budową, będzie miał więc działanie też przeciwzapalne i odnawiające na barierę hydrolipidową. Ostatnim składnikiem, o którym warto wspomnieć, jest żeńszeń. Żeńszeń delikatnie pobudza mikrocyrkulację, ale przede wszystkim pomaga w redukcji zaczerwienień. Samo to, że już uzupełnimy sobie barierę hydrolipidową, czyli ta powierzchnia skóry jest zaopiekowana. Pod spodem skóra może utrzymywać prawidłowe nawilżenie, może produkować kolagen, może produkować elastynę. Macierz zewnątrzkomórkowa jest zabezpieczona, nic nie musi się degradować, ponieważ jest optymalne środowisko dla skóry do funkcjonowania w homeostazie. Dzięki czemu też, jeżeli zabezpieczymy tutaj tą górną część i dolna może pracować sprawnie, naczynia krwionośne także nie mają powodu, by wchodzić w stan zapalny i się rozszerzać. Dzięki temu redukujemy sobie zaczerwienienia, optymalizujemy ich pracę, a tutaj dodatkowo żeńszeń wycisza pracę naczyń krwionośnych, a także te naczynia wzmacnia. Więc możemy powiedzieć, że tak naprawdę na każdej płaszczyźnie, nawet delikatnie wpływając na melanocyty, chroniąc konieczność ich ekspresji poprzez halorubin, czyli antyoksydant, który nam tutaj wspomaga ten proces antyoksydacyjny, i laminaria, która też jest świetnym antyoksydantem, mamy zabezpieczone wszystkie poziomy i fizjologiczne potrzeby skóry, jeżeli chodzi o dobry potencjał do regeneracji, dobry potencjał do gojenia, do proliferacji komórek. Tutaj jeszcze nie powiedziałam o jednym składniku, bo bardzo wartościowa jest wąkrota azjatycka, często stosowana w kosmetykach czy w farmacji właśnie ze względu na swoje właściwości przyspieszające proliferację komórek, czyli odnowę komórkową. Działa także antyoksydacyjnie i stymulująco, więc po zabiegach inwazyjnych, po laserach, po mezoterapii, po biologicznej autoregeneracji, w trądziku różowatym, gdzie stan zapalny występuje z rozszerzonych naczyń i innych czynników, w trądziku, który wymaga poprawy nawilżenia, ponieważ stan zapalny występuje z niedoborów czy zaburzonej bariery hydrolipidowej, wszędzie tam, gdzie potrzebujemy wsparcia regeneracji i ukojenia, właśnie aktywny regenerator kosmetyczny, jak widzicie, we wszystkich warstwach jest w stanie nam świetnie zabezpieczyć, wspierać, pomagać w zgodzie z fizjologią skóry. Dlatego też można go używać rano, wieczorem, przy wszystkich typach skór. Natomiast najbardziej ze wszystkich produktów z gamy Estgen proponujemy go właśnie pozabiegowo, w codziennej pielęgnacji skór zaczerwienionych, nadreaktywnych, z zaburzoną barierą hydrolipidową, po agresywnych zabiegach złuszczających. Wszędzie tam, gdzie skóra wymaga poprawy funkcjonowania, regeneracji, wyciszenia, delikatnej stymulacji. Myślę, że wszystkie te obszary zostaną tutaj wsparte. Preparat występuje w opakowaniu 50-mililitrowym, airless, czyli czystym, dzięki czemu powietrze nie dostaje się do środka, nie utlenia nam składników, pozostają one cały czas w tej samej aktywności. Ta sama pojemność dla gabinetów i w pielęgnacji domowej. Świetnie sprawdzi się w procedurach, tak naprawdę wszystkich, ale tutaj można powiedzieć program numer 2 anti-age, program numer 3 przy bliznach też, natomiast tam są preparaty dedykowane typowo do pracy z bliznami. Program numer 4 zdecydowanie, skóry naczyniowe, trądzik różowaty, zaburzona immunologia, poprawa funkcjonowania skóry.
a przy bankietowym przeciwstarzeniowym piątce w terapii fotodynamicznej niezbędny składnik do regeneracji, utrzymania odpowiedniego poziomu nawilżenia, bo bez nawilżenia nasza skóra nie jest w stanie funkcjonować w odpowiedni sposób i z zaburzoną barierą także nie osiągniemy efektów zabiegowych satysfakcjonujących, choćbyśmy robiły nie wiadomo jak dobre zabiegi, jak komponowały świetne procedury. Bez regeneracji nasze efekty będą krótkotrwałe. Wszystkich tych, którzy są zainteresowani zakupem tego preparatu do swojej pielęgnacji domowej, zapraszam do gabinetów, które współpracują z marką Estgen, a osoby zainteresowane współpracą z marką, posiadaniem jej w ofercie w swoim gabinecie, zapraszam do kontaktu z dystrybutorami regionalnymi w Waszych województwach, a także na www.estgen.pl. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.